Przerabianie ludzkich ciał na kompost dla roślin to dzisiaj propozycje wychodzące z ust nie tylko radykalnych ekologów, ale i ludzi Kościoła. Gdzie zatem znajduje się granica ekoszaleństwa? Arcybiskup Michael Jackel z Dubuque w stanie Iowa zwrócił się do wiernych z osobliwym listem duszpasterskim. Podkreśla w nim, że dzisiaj wobec kryzysu ekologicznego, z jakim mierzy się świat, no, nie możemy dłużej chować zmarłych w tradycyjny sposób i proponuje alternatywy. Tutaj wskazuje przede wszystkim na hydrolizę alkaliczną, czyli wprost upłynnianie ciała zmarłego oraz rekompozycję, czyli robienie z naszych pozostałości nawozu dla roślin. No, w opinii arcybiskupa mają to być nowe, lepsze, zrównoważone, bardziej ekologiczne metody, które da się jakoś pogodzić, chociaż ja sam nie wiem jak, z nauczaniem Kościoła, a jednocześnie, które mają stanowić wyraz szacunku wobec planety, wobec zabierania jej tych połaci przeznaczonych na kultywację, przeznaczonych tylko dla niej, tylko dla natury, nie zagospodarowanie tego terenu pod wycinkę dla nowych cmentarzy. No i bardzo osobliwie, w jaki sposób argumentuje to arcybiskup Jackels, stwierdza wprost, szacuje się, że dla osób, które umrą w ciągu najbliższych 20 lat, potrzeba będzie ponad 130 mil kwadratowych ziemi. Do produkcji trumien wykorzystuje się zasoby naturalne, ziemia jest wypełniona betonem, a wody gruntowe zanieczyszczane odpadami z balsamowania. No, co ciekawe, arcybiskup Jackels krytykuje również kremację, ale nie ze względów dogmatycznych czy teologicznych, ale właśnie za zbyt wielki ślad węglowy, który pozostawia cały proces. No, można zapytać, no, jak katolicki hierarcha w ogóle może w ten sposób argumentować. No, jeden z najważniejszych momentów de facto dla życia katolika, czyli moment jego odejścia z tego świata oraz szacunek wobec ciała zmarłej osoby. No, widzimy tutaj taką retorykę czysto materialistyczną, czysto utylitarystyczną, gdzie akcenty przerzucone są na środowisko, na jakąś higienę, na tą całą agendę ekologiczną, którą opętane są dzisiaj organizacje międzynarodowe, rządy poszczególnych państw, a nawet najwyższe szczeble watykańskiej hierarchii. No, gdzie w tym wszystkim jest człowiek? Gdzie w tym wszystkim jest szacunek do ciała, który wynika z nauki katolickich? Akt miłosierdzia, który nakazuje zmarłych grzebać, szacunek wobec ciała stanowiącego świątynię Ducha Świętego, a w końcu i szacunek wobec ciała ze względu na wiary w ostateczne zmartwychwstanie nie tylko duszy, ale również i ciała. No, mi się nie mieści to w głowie, no ale jak widać, no tutaj to szaleństwo ekologiczne nabiera coraz większego rozpędu i zdaje się infekować też umysły co po niektórych hierarchów Kościoła. No, tylko Państwu pozostawią refleksję, gdzie leży granica tego całego szaleństwa. No, skoro raz otworzymy furtkę dla tego typu rozwiązań, skoro z naszych ciał będzie można robić pożywki dla roślin, no to przypadkiem dlaczego nie dla zwierząt? Przecież przyroda, świat to nie tylko flora, ale i fauna. No przecież w narracji tych wszystkich ekologistów przez lata gnębiliśmy zwierzęta, hodowaliśmy je, no to teraz przecież możemy im zrekompensować, stając się dla nich również pokarmem. A czemu by nie stać się również pokarmem dla przyszłych ludzi? To już pojawiają się takie pytania. No jest to temat niezwykle ciężki, niezwykle mroczny. Państwa z tym pozostawiam, ale ten temat wskazuje jeden taki podstawowy punkt. No, widać w tym wszystkim, jak ważne jest przypominanie esencji katolickiej nauki dotyczącej odchodzenia z tego świata, dotyczącej szacunku dla zmarłych, dotyczącej w końcu wiary w nieśmiertelną duszę i ostateczne zbawienie i potępienie tychże, w związku z czym portal pch24.pl występuje do Państwa z listopadową, wyjątkową propozycją, e-bookiem pod tytułem Obudzą się, w którym znajdą Państwo właśnie prawdy wiary dotyczące
dotyczące tych podstawowych zagadnień związanych ze śmiercią, z odchodzeniem, z pamięcią wobec zmarłych, z losem w końcu nieśmiertelnej duszy po śmierci. To wszystko znajdą Państwo w tym e-booku. Sam tytuł nawiązuje do cytatu z Księgi Daniela: a wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się. Jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Wiemy, że dzisiaj brakuje tego typu głosów, jak często brakuje tej nauki o piekle, o potępieniu, jak niezwykle jest to istotne nawet dla nas, dla katolików w perspektywie zbawienia naszej nieśmiertelnej duszy. Wszystkie informacje, jak pozyskać ten e-book, znajdą Państwo w opisie tego filmu. Piotr Relich, dziękuję bardzo. Szczęść Boże.